Dzień siódmy, ostatni. Pakujemy się, wyjeżdżamy. Wieje jak skurczybyk, szarpie dachem. Drzewa przewraca. No ale 70 km dojechać trzeba. Nie, Stefanek? Tak jest. Dajemy radę. Boli mnie kolano. A ciebie co boli? Co mnie nie boli? Dobra. Głowa mnie nie boli. No. Pozytywne nastawienie jest. Dzieci jadą, żony jadą. Kto widzimy się. Kto pierwszy na helu? No. Nie chudzu. No. Ale przynajmniej nie pada. Taki śpiewają. Temperatura odczuwalna ma być 2. Tyle nie padało. Trzymajcie kciuki. Dobra, dymać, panowie. I panie. Nie ma czasu. Ubieram od razu hełmofon, bo... Znowu mam lżej niż wczoraj. Kurde, ja mam teraz też. Ja mam coraz lżej w ogóle. Nie wiem, gdzie ja te rzeczy zostawiam. Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. No, 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 no. No. No, 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 no. O, szkole! My tam jedziemy! Masakra! Woda mi w bidonie zamarzła. Ja na szczęście mam Borygo. Najważniejsza jest flaga. Ja jadę z flagą, a co? Będzie mnie ściągała na to. Już po? Ho! Wyjeżdżamy. Czekaliśmy, aż może coś się poprawi, ale nie ma. Nie ma nadziei. Codzienny bikepacking. Na szczęście po raz ostatni. Jak widzę, dzisiaj jest ostatni dzień zmagań na przyjemnych wypadach. Pogodę mają niestety fatalną. Około 5 stopni porywisty wiatr i do tego wszystkiego deszcz. Dramatycznie. No Monika jej to napisał. To na finał wszyscy. Nie cały tekst wrzucił tego. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on. Dobra, Stefanek, koniec tego opowiadania bzdur. Nie powstrzyma nas już nic. Jak to sam stwierdziłeś? Chyba, że mi nogę urwało. Jedziemy! Na Przemyśl! Bez bólu! Zanim go zarzucę, zaczął działać. No Arka! Czekaliśmy na okno pogodowe, ale niestety nie wyszło. I atakujemy. Tak jest. We'll be right back.
Cześć. Cześć. Bartek. Cześć. Wojtek. Ja wiedziałem, że jedziecie. Tu jest flaszka cytrynówki. A Bradley mówi... Dobra, to lecimy, miło, miło. Kawał drogi za sobą, jedźcie. Jeszcze kawałek. Jakby co, to w domu. Jak nie macie czasu, no to trudno. Jak tam Stefan? Forma jest. Forma jest dalej. Gdzie masz to godzinę? Z rureczko. Dojechali. Bez bólu. Zrobi. Tak jest. Dziewczyny są, przyjechały, zrobiły nam zajebistą robotę. Powitały, super. A na trasie? Bez kontuzji. Bez awarii. Tak jest. Ludzie? Pogoda dobra. Ludzie mili. Pogoda dobra. Wszystko było. Słońce było, deszcz był. Wiatr. Tak. Nie było gradobicia i kokluszu. A poza tym... Śnieżycy. Śnieżycy też nie było. Maciuś.
Maciek zrobił robotę. Zrobię. Zrobię, Maciek. Paję. Piątek. No. W piątku. Keraksy. Tak. Dziękujemy. Jest. No i hel. Tak ten jest. Mustang, który się tam stajnia szwędał. Pomoże. Stajnia szwędał pomoże. Się ten Mustang. Widać go było, widać. Coś knuli. Coś nic knuli. Nie widziałeś. Ja ci no. Mówiłem, że dwa razy go już mijał, że dwa razy nas już mijał. Tak jest. No. A kto? Także dziękujemy. A kto was wszystkich trzymał na żywo? Kasia, oczywiście. Hello. Hello, hello. No i w dodatku po nas jeszcze przyjechały. Chodziło. Właśnie, chodziło. Nas zabiorą do domu jeszcze. Może. Nie będziemy musieli wracać. Chyba. Bo pod górę. Ja z tobą już nie jadę. O czym tu gadać? Drugie 800 km. O czym my będziemy gadać przy wódce, jak my tyle kilometrów razem przejedziemy? No to. Zdrowie. Dzięki, dzięki. Dzięki za wsparcie. Dzięki za te fajne komentarze. Fajnie było, naprawdę. Nie spodziewaliśmy się. Jesteście zajebiści. Statystyki? Zero kontuzji. 115 średnia dzienna. 160 tysięcy obrotów korbą. Na osobę. Na kolano. Na kolano. Na kolano. Czyli każde kolano się zgięło i wyprostowało po 160 tysięcy razy. Jedna mała awaria roweru, nie wpływająca na generalny wynik. Ale chyba nie mówisz o mojej zgubionej fladze. O złamanej podnóżce. Bo złaziłeś po moją flagę. Raz się jebałem przy Biedronce. Ale to było już na finiszu, to się nie liczy. I raz wjechałem w drzewo, bo mnie wiatr zdmuchnął. Nie, chyba w mapę patrzyłem. Tak, tak. Co poza tym? Poza tym strąbili nas tylko dwa razy. BMK nas tak, prawie przejechała. No tak, dokładnie, tak. I to sprzeciwko. Bo chciał. Pierwszy tak. Dzień był po górkach. Drugi dzień był pochmurny. Nie. Ale pochmurny. Ale przynajmniej nie padało. Znaczy pochmurny, no. No tak, ale rzeźki. Fajnie się jechało. Tak. Trzeci dzień padało. Lało przez 100 km. A tam 100 km. No jak? 100 km deszczu, a następne 20. Ostatnie 20. Ostatnie 20. W deszczu i pod wiatr. Pod wiatr. Ale to nie. To nie była bryza. Nie. To podchodziło pod. Do morza było daleko. Sztormowe, sztormowe. Potem trzeci i czwarty się jechało fajnie, bo było słoneczko. No tylko, że był kryzys lekki. No był kryzys, no był. No, czwarty dzień ja miałem kryzys, nie wiem jak ty. Nie, ja też miałem kryzys. Drugie mi się nie wzięło. Dopiero piąty dzień się. Tak. Ale podobno po trzech dniach się dubsko przyzwyczaja. Nie? Tak, tak więc było. Dobrze tak. Się jechało. To jest fakt. A i Mori dobrze powiedział. Żeby zrobić przerwę po trzecim dniu. Tak. A nie zrobiliśmy. No. I to był błąd. To był błąd. No ale daliśmy radę. Przejechaliśmy. No. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. Jesteśmy. Siódmy kompletnie. Był rajdowy. No. Zapięliśmy się w 15 warstw ubrań, bo miało lać, wiać. I w ogóle nie miało być. To nie było tragedii. Nie, nie. Jechało się nie najgorzej. Poza tym z wiatrem połowę drogi na helu. No tak. A jak dziewczyny już... Nas minęły. Tak. Jak się dziewczyny pojawiły... To ci nie mogłem dogonić. No bo już chciałem dojechać, no. Ja też chciałem. Ja bardziej. Widocznie. Nie, dobrze się jechało. Dobrze jechało. Trochę żeśmy pokręcili, trochę po tych... Końcówka tej ścieżki na hel jest kiepska. Bo... Kiepska, no nie zrobili jeszcze. No. Za rok będzie lepsze. No może zrobią. Pojedziemy za rok, to może będzie lepsze. Meta. Meta finiszny. Meta, gdzie... Na 500 metrów przed metą połowa ludzi na helu nas witała i mówiła, że wiedzą, co się dzieje.
Jedźcie chłopaki, już dojeżdżacie, już jest blisko, tam na was czekają. A, wy z Krakowa, to wiemy, wiemy. Wiemy. Fajnie mi. Nie no, zrobiły nam to dziewczyny po prostu. Tak jak trzeba. Ciężko sobie takie coś wymarzyć i zaplanować.